Cześć wszystkim, tu Ignacy z Japonii. Dzisiaj jestem w ulubionym parku, który nazywa się Murasakigawa Kouen. I dzisiaj pokażę wam drogę do tego parku. Najpierw idę z uczelni w kierunku południa. Idę główną ulicą, gdzie jest monorail. O, właśnie jedzie monorail. Monorail jeździ co 10 minut. Tutaj zaczyna się małe miasteczko, które też jest częścią miasta Kitakyushu. Tutaj skręcamy na prawo. I cały czas prosto, aż do rzeki. Widnie sakura. Oczywiście są inne drogi, ale myślę, że ta jest standardowa. Bardzo spokojna droga. Przyjemnie spacerować wiosną. Jest tak spokojnie. Nie wiedziałem, że tutaj teraz jest tak pięknie. Dobrze, że dzisiaj wybrałem ten park. Jestem zadowolony. Czuję ulgę. Naprawdę pięknie. Ogromna sakura. Jeszcze nie kwitnie w pełni, ale i tak piękna. Tutaj grają w tenisa. Ja też kiedyś uprawiałem tenis, ale już nie umiem. Niestety. Mój brat też uprawia. Chciałbym zagrać. Jestem na moście, tutaj płynie Murasakigawa, taka rzeka. I często przychodziłem tutaj robić zdjęcia. Dzisiaj jest 29 marca, w końcu przyszła wiosna. Jest tak zielono. Tam jest moje ulubione miejsce pod dachem. Usiadłem na ławce i teraz mogę odpocząć. Naprawdę kocham to miejsce.
dzisiaj jest piątek, ale dzieci nie chodzą do szkoły, bo teraz jest krótka przerwa i w rodzinie robią pikniki. Jest tak ciepło i słonecznie i przyjemnie wieje. Już wystarczająco odpocząłem w tym parku, więc będę wracać. Znalazłem takie miejsce pod mostem i tutaj jest bardzo spokojnie, bez ludzi, więc będę siedzieć trochę. Jak byłem dzieckiem, moja mama mówiła mi, że znalazła mnie pod mostem i odtąd jestem jej synem. Lubię takie miejsce, bo czuję się bardzo... tak czuję ulgę. Dzisiaj postanowiłem nagrać vlog nad rzeką, bo po prostu chciałem się przyzwyczaić do nagrywania, żeby nie wstydzić się. Ale po prostu teraz jestem bardzo zrelaksowany, więc dobrze. Nie lubię spacery, więc myślę, że tutaj częściej będę przychodzić. Myślę, że dzięki YouTube'owi będę mógł odkryć dużo rzeczy. To jest bardzo dobrze chyba. Okazało się, że idę w złą stronę, więc będę wracać w trudno. Taki mały wodospad, ale nie wiem po co jest. Już jestem głodny i chcę do toalety, więc chcę wstąpić jak najszybciej do sklepu, ale podobno z tej strony nie można wejść. Tu stoi malutka brama Korei, ale nie wiem o co chodzi, może coś się stało tutaj kiedyś. Nie wiem czy widać, ale jakaś rybka płynie. A tam piłka. Słyszałem, że tutaj za rzeką nie jest zbyt bezpiecznie, ale na razie nic się nie dzieje. Nie wiem czy pójdę do tego sklepu, czy do tamtego, bo tam też jest podobny, bardzo podobny sklep. Już idę do sklepu kupić coś do jedzenia i potem wyjdę do domu. Dziękuję za wspólny spacer. Cześć!